Hej, z tej strony Tyku i kontynuuję przygody w Dying Light 2. A my mamy się tutaj spotkać z kimś w rybim oku. Dziękuję za przybycie, Aiden. Mów mi, Jay. O co chodzi? Twoje słowa sugerowały, że to coś ważnego. Uważasz, że broń palna w rękach bandziorów z Villedor to coś ważnego? W Villedor nie ma broni palnej. Od lat. Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy się mylą. A dlaczego chcesz, żebym to ja zdobył broń? Obserwowałem cię. Jak na kogoś, kogo omal nie powiesili, naprawdę nieźle sobie radzisz. No i potrzebuję cię. Ty możesz zrobić to, czego ja nie mogę. Zapracujesz na tę broń. Uwierz mi. A więc, gdzie jest ta broń? Krótko mówiąc, nie wiem. A ściślej, tam, gdzie umieściło ją GRE. GRE ukryło broń w Villedor? Miała służyć do trzymania ludności w ryzach. Gromadzili amunicję, ukrywali broń. A teraz my ją znajdziemy. A więc czego ode mnie oczekujesz? Chciałbym, żebyś pozyskał zawartość skrzyni GRE od pewnych zbuntowanych renegatów. Kup, ukradnij, zabierz. Wszystko jedno. Co jest w tej skrzyni? Informacje, które doprowadzą nas do broni. To taka gierka, którą zostawiło GRE. A my w nią zagramy. Ukryta broń? Jeśli wpadnie w ręce renegatów? Jeśli wpadnie w czyjeś ręce, całe miasto się zmieni. Skąd pewność, że ta broń istnieje? Właściciel tej karty był członkiem grupy, która zabrała broń. Opowiedział mi o zaginionym arsenale. Opowiedział mi też o zbuntowanych renegatach. Szukał tego skarbu. Liczył, że zarobi kupę forsy. Ale już nie żyje. Kto go zabił? Ktoś, komu zależy na tej broni. Ale my musimy dotrzeć do niej pierwsi. A jak już to zrobimy? GRE zabrało broń ludziom. My ją im oddamy. Więc chcesz tak po prostu rozdać broń? Powiedzmy, że jestem coś winien światu. Zrób coś dobrego, Aiden. Będziesz mógł chodzić z wysoko uniesioną głową i z pluwą w ręku. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Nie mówię, nie całą. Nikt nigdy nie mówi całej prawdy. Ale te części, które dotyczą ciebie, są w 100% prawdziwe. Przyrzekam. Dobra, zrobię to. Wiem, że zrobisz. Spotkanie jest na stacji metra przy King William Bridge. Daj znać, jak otworzysz skrzynię. Będę miał dla ciebie następne zadanie. Do zobaczenia, Aiden. W kontakcie. Mam nadzieję, że wtedy nie będą wszyscy biegali z pukawką i że nie wymuszą na mnie granie z pukawką i że to będzie tylko opcjonalne. To co? Zobaczymy się w bliższej misji chyba. Stacja metra ma uaktywniać. Okej. Tam jest cel misji. Ale ja bym wolał uaktywnić stację metra na początek. Yeah!
Więcej to was nie było. No i tak to się robi. O ty, silnyś. A mój nóż silniejszy. Ci przeszukani. Otwieramy sobie te drzwi i tutaj mamy już zasilanie stacjometra, tak? Tak. I jeszcze awaryjne agregaty musimy włączyć. Gdzie one mogą być? Czy ja tędy nie mam jak przejść dalej? Czy ja muszę jeszcze niżej zejść? Tam jest na pewno agregat. Wow. Jest pierwszy zapasowy agregat. Kolejny jest gdzieś tu, ale chyba nie tędy. Po co mi sterowanie dźwigiem? A, żeby sobie tutaj polepszyć dostęp. Tylko gra chyba chce ode mnie, żebym biegania po ścianie użył, którego nie mam aktualnie. Auć. Ale pomyśleli, że to można też zrobić bez tego. Tam jest jakiś generator. Szczerze powiedziawszy, to trochę zabawy będzie tutaj, skakania, biegania. Ale uruchommy ten. Zostaną nam jeszcze dwa. Tamten się wydaje w miarę prosty jeszcze. Okej.
Nic nie mamy. Tu doskoczymy. Okej. Teraz powinniśmy wrócić na tamtą stronę. A żeby wrócić na tamtą stronę, to ja muszę... trochę tu się dostać i dostać się na te schody. Dobra, to jest łatwiejsza część. Ups. A, okej. A trudniejsza część to jest... dostanie się tam. Albo nie taka ciężka część. Okej. Teraz musimy się dostać do... tego miejsca i uruchomić... to. I co? I my sobie już windą pojedziemy na górę, tak? Tak. Okej, niech sobie łup znika. Stację metra. I inhibitor. Punkcik dla mnie, pięknie. I ja bym poszedł w wytrzymałość, bo to nam się przydadzą. Streamu. Dobra, to teraz chodźmy na to zadanie. To pewnie ci zbuntowani renegaci. Śmieci. Ile tu was? Szukajmy sobie ich. A właśnie, z dropów jeszcze jedną broń mamy do zgarnięcia. I zobaczmy tą skrzynię.
Jaki kurwa kolec? Dla kolca. A więc ten kolec to nabywca. Kod. Oby Jay wiedział, co on oznacza. Aiden. Dobra robota. Dlaczego mam wrażenie, że jestem obserwowany? Bo jesteś obserwowany. Mam kod, ale go nie rozumiem. I nie powinieneś. To kod. Kim jest kolec? Kolec jest dupkiem. A, kolejnym. Na razie zostawmy kolca. Jest jeszcze jedna skrzynia. Na dachu budynku kwarantanny GRE w dzielnicy Wharf. Żadnych dupków, tylko zarażeni. Dobra. Okej. A, i teraz zadanie nocne, którego mi się nie chce robić przez noc. I jeszcze nagrody mamy. No i mamy tutaj w wodzie jeszcze jeden inhibitorek. Żeby kolejny inhibitor w wodzie. A jak? Elegancko. Dwa mamy, tak? Tak. To co, idziemy po kolejny szyfr. I przy okazji inhibitory. Aż 3 sztuki możemy tam znaleźć. Mamy noc. Całkiem spoko wejście było do tego obiektu. Broń wybrana. A, tu jest ta klatka schodowa, jeszcze taka zapasowa. Ale to mnie tam na razie to nie interesuje. Od razu jesteśmy, to... To chyba skrzynia Jaya. Dobra, to skrzynię mamy. Ale jeszcze inhibitory, jak tu już jesteśmy. Kolejny kod. Jay, jesteś tam? Masz? Mam kolejny kod. Tak, to jest to. Widzimy się w rybim oku. Ja poproszę inhibitory moje jeszcze. Zostaw to. Ile tu was jest?
Dobra, tu mamy pierwszy inhibitor. I teraz pójdziemy w zdrowie. Kurde, czym więcej ich bierzemy, tym mocniejsze te ataki mamy. Jeden i drugi chyba są niżej. Ale pytanie, czy coś tutaj jeszcze fajnego idzie znaleźć. Pytanie, czy powinienem iść... Nie, tędy nie pójdziemy, więc musimy iść do tamtych drabin. Znaczy nie drabin, a... Może nie tu, a bardziej tu. A ostatni inhibitor jeszcze niżej jest. Nie chce mi się z nimi walczyć. To sobie nożyki poużywam. Zablokowane od środka. Cztery sztuki niby są tutaj do znalezienia. Ale mi się podobają te nożyki. To jest głośne, szybkie. Dobra, grzybki będzie trzeba zjeść. Za jakiś moment. Ale najpierw inhibitor. Dwa z czterech. Czy to jest to? Tak. Oj. Nożyki mi się kończą. A czy ja ten kryształ zabrałem? Mamy 2 minuty, więc na spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. A, i to było takie coś przejście, dobra. To teraz musimy pójść niżej. Wow, skąd ty się tu wziąłeś?
północ 15. Myślałem, że gorszy czas mamy. A my potrzebujemy jeszcze niżej zejść. Mamy klatkę schodową. A ja podejrzewam, że tędy będziemy wracali. Pewnie innego wyjścia nie będzie. No, dokładnie. Dobra, lecimy. Dawaj, te rzeczy. Cywica, dobrze. No i mamy parter budynku. Trochę was tu sporo jest. Co, użyjemy już wszystkie nożyki? O kurde, teraz na tego by się przydał nożyk. Patrzę w nosy, tutaj nie tak strasznie jest. Tylko najgorzej to jest dostać się do tych budynków. A nie, tu chyba mamy wyjście, ale ja chyba będę wolał wyjść górą. What ty? Nie pójdź na mnie. Otwórzmy sobie to. I mamy ostatnie dwa inhibitory. I to byśmy dali chyba też w życie. I mamy jeden punkt do wydania. To sobie wezmę. Tu jeszcze jakieś rzeczy mamy. A chyba to na spokojnie przeszukam sobie. I zobaczymy się, jak będę szedł do wyjścia. Dobra, w teorii wszystko przeszukałem. Ale to mnie ciekawi. Nie, to faktycznie wyjdziemy na ulicę. A ulicą szybko się stąd nie wydostanę. Teraz tak, gdzie było to przejście? To było... Było tu i tu. O, tu sobie nie otworzyłem. Tu już mamy wyjście. Tam się łatwo nie dostanę. Żeby pójść spać,
ale mogę spróbować. Dobra. Okej. Będziemy się spać. I powinniśmy chyba bonus dostać za noc. No, dokładnie. Jestem ciekaw, czy w rybim oku mógłbym się ulepszyć. Czy muszę iść do bazaru? Ale to tak tutaj mamy się z tym gościem spotkać, więc... A, niby jest dostęp do rzemieślnika. Gdzie ty jesteś, goście? Tu jesteś. Najpierw z gościem pogadamy. Jay, kim jest kolec? I jak te kody pomogą nam zdobyć broń? GRE ukryło broń i amunicję. Ale ten tajny skład miał być tymczasowy. Zaszyfrowali lokalizację składu i podzielili kod na kawałki. Każdy dowódca oddziału w jednostce dostał jeden fragment. Mieli wrócić po broń w bardziej sprzyjających okolicznościach i ją wysłać. Ale nigdy nie było sprzyjających okoliczności. Jednostkę rozwiązano. Teraz, żeby znaleźć broń, musimy poskładać kod. A kolec? Samozwańczy wataszka. Zasada numer jeden, jeśli chodzi o broń. Trzymaj ją z dala od wataszków. Dobra. Zdobądźmy te kody. Pracuję nad tropem w strefie wojskowej w Muddy Grand. Chcę, żebyś pogadał z paroma osobami. Delta. Wredna baba. Ma kod, ale może da się przekonać, żeby go sprzedała. Powinieneś się znaleźć w obozie pod wiatrakiem w Trinity, w Old Villador. Potem Gatsby. Ma to, czego potrzebujemy. Biurowiec w Downtown. Gatsby, może jest w porządku, może nie. Bądź ostrożny. Nie mów żadnemu z nich, do czego są te kody i nie podawaj mojego imienia. Jasne? A kolec? Trzymaj się, kurwa, jak najdalej od niego i módl się, żeby się trzymał z dala od ciebie. No to ruszaj. Aiden? Tak? Powodzenia. Ale te kody będziemy sobie zdobywali w kolejnym odcinku. Ja bym chciał znaleźć rzemieślnika tutaj. Rzemieślnik. Masz ochotę coś kupić, prawda? Mam ochotę ulepszyć moje narzędzia. Apteczkę bym sobie na pewno ulepszył. Wartościowy przedmiot. Nawet dwa razy. Albo nawet trzy. Z tym rozwijesz skrzydła. A resztę pójdziemy w shurikeny. Widzę, że ogarniasz temat. I teraz tak, tu mamy 63 obrażenia. Czyli w noże do rzucenia chyba nie masz sensu więcej iść, tylko w shurikeny. Ale jest tu ciężka reakcja wroga na trafienie, a tutaj jest średnia. A bo to i to najlepiej mieć. No, trochę tego by trzeba było pozdobywać, żeby fajnie to poulepszać, czyli więcej walki z zombiakami, więcej ich przeszukiwać.
Na naprawę broni mi nie stać. Jest i ja nawet mam co dla ciebie, żebyś mi naprawił to. I to tyle. A, to jest tanie w naprawie. To też mi napraw. I to. To? O. Pięknie. To jest tylko takie drogie. To jest spoko. I byśmy to jeszcze na to podmienili. A może tak, to zrobimy tu, a to niech będzie tu. O. Czy ja jestem w stanie podmienić talizman? Już myślałem, że nie można podmienić, ale można podmienić. Tutaj mamy kosztu wytrzymałości, czyli pewnie będziemy mieli dłużej to mocniejsze. A, te nóżyki nie takie słabiutkie jeszcze dostaliśmy. A, widzicie. Ojeju, ile ja tych noży mogę mieć. Sporo tego zła nazbierałem. I leki przede wszystkim. No dobra, to tyle by było dzisiaj w odcinku. Więc grał z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz. I do następnego razu, hej hej!